Może co nie to, co mi domy, a co nie. Siostra była Wiktoria, Wichcia, brat był Janek, Zosia i ja. Zaczyna się wojna, to ja miałam 9 lat. To do wsi przyjechały, Niemcy wjechały do wsi, dużo czołgów przed szkołą. Tam był taki duży ogród, to wszystkie te czołgi tam na tym placu powjeżdżali. No i tam w szkole mieszkały, szkołę likwidowali, dzieci nie chodziły do szkoły. I w szkole wszystko tam Niemcy były. Całą szkołę zajęli i jeszcze na wsi ludzie mieszkali, w takie baraki miały. To wozili z całej okolicy ludzi do pracy, do Majkowic, sama do okopu, bo u nas były okopy całe na Majkowicach. Tam były okopy zrobione, to przywozili ludzie z całej okolicy. Tam było, bo mieszkały ludzie w postodołach spali, co Niemcy spali, a Niemcy pilnowali, żeby nie uciekały. No i jeszcze kolestawu, tam taki duży plac był, no i do dzisiaj jeszcze jest. To tam było dużo takich bunkrów, takich postawianych, wiecie, to plandeki, to coś, i tam spały te ludzie w tych bunkrach. Nasza wieś to nie chodziła, Majkowice nie chodziła do okopów, tylko chodziły do lasu, chodziliśmy na nogach przez rzekę, był most zrobiony przez Pilicę i do skotni na taki duży las, taki chłopski duży, lasy żyły, no wiejskie ludzie. Ja chciałam iść do roboty na pole, no tam środki kopać i co robić, to musiałaś mieć przepustkę taką stałą, żeby jedzieć, wieć z tej wsi wychodzić. No i może iść na pole tam. Jakie te stare mury są takie, przed wojną były takie tam. Taki zamek tam był, jeszcze trochę tych murów, bo to już się porozbalało wszystko. Cały dom było Niemców. Były łóżka piętrowe, nasze wysiedlili z domu. Mieszkaliśmy u sąsiada na tego. U siebie spali na górze, na sianie. A u sąsiadki przez drogę my tam gotowali, mama gotowała. A spaliśmy na domu, na chałupie, na sianie. No było tak, było trochę to okropnie, no ale jakoś to się tam jakoś, no przeżyło się i potem tak było jakoś niedobrze.